Myśleliście, że mnie oszukacie? Nie, na pewno nie mam alergii. Co ja zrobiłam? Cześć, wiecie, na kanale Agnieszka Grzylak Beauty. Dzisiaj jest film, w którym będę testować samą siebie, bo nie dość, że odtworzę makijaż, który jakby robiło się 10 lat temu, to jeszcze użyję tych samych kosmetyków. W sensie, taką możliwość, jaką tylko miałam, żeby zdobyć te same produkty, to zrobiłam. A jeżeli nie, to dopasowałam się jakby jak najbardziej tylko mogłam. Więc zapraszam na tą magiczną podróż po wehikuł czasu! No! Zapraszam na magiczną podróż wehikułem czasu. Jeżeli chodzi o moje filmy sprzed 10 lat, to jeżeli ktoś z Was oglądał tak z ciekawości na zasadzie, żeby zobaczyć, ciekawe jak ja nagrywała 10 lat temu, to ja zawsze się pojawiałam jakby już w podkładzie i już w korektorze. Bo ja miałam kiedyś straszne problemy z cerą i miałam takie, że już to na siebie nałożę, żeby wyglądać trochę lepiej i potem pokazywałam te ważne części makijażu, więc rzadko mogliście zobaczyć, co na siebie nakładałam, ale ogólnie bardzo często korzystałam albo z podkładu Revlon Color Stay, który teraz jest jakby w innej buteleczce, innym wydaniu, albo, uwaga, uwaga, Bourjois Healthy Mix, który też jak widzicie, że jest w nowym wydaniu. Nie wiem, czy są też nowe składniki na przykład, albo coś takiego, ale ogólnie jest, wiecie, nowy. I jakby dzisiaj przez to, że akurat ten podkład mam, to użyję go na sobie. A, jeszcze kolejna rzecz. W ogóle to a propos, jak się przygotowywałam do tego filmu, mam takie... A, dobra, gąbeczka. Nie! Nie gąbeczka, dlatego że Aga Grzylak w roku 2014 nie nakładała podkładu gąbeczką. Nie nakładała go nawet pędzelkiem. Nakładała go dłońmi. Tak, ja wtedy uważałam, że nakładanie podkładu dłońmi to jest najlepsza opcja ever. Ma to jakieś uzasadnienie, dlatego że ciepło naszych dłoni trochę tak, wiecie, jakby rozpuszcza i tak, nie ma takiego słowa po polsku, ale chciałam powiedzieć, meltuje do skóry. A drugi sens jest taki, że zużywa się mniej podkładu, więc ja użyję sobie to koloru, chcę za szybko mówić, koloru wanila i on jest dosyć gęsty. Zastanawiam się, czy on tak samo gęsty był te 10 lat temu. Tutaj nie porównam, bo po prostu nie pamiętam. Na pewno pachnie bardzo podobnie do tego starego, bo one mają taki swój charakterystyczny zapach, wiecie, taki jakby owocowo, może trochę taki kwiatowy i jakby ten zapach mi się bardzo podoba. O nie, ja już idę... O nie, co ja zrobiłam? Ej, przez to, że się zagadałam, to zaczęłam nakładać podkład tak jak zwykle i zapomniałam, że już nie ma gąbeczki, jakby to nie jest to. Jak teraz po prostu nakładam podkład palcami, ale postaram się go wetrzeć tak mocno i tak, wiecie, zjechać na szyję. Teraz już mi nic nie zastąpi tego wykończenia Beauty Blendera, ale mimo wszystko, o dziwo, palce naprawdę dobrze sobie radzą. Tylko jakby ten finalny efekt podkładu nie jest po prostu aż taki równy, jakby mógł być. W ogóle ostatnio nałożyłam sobie chyba na twarz przeterminowaną maseczkę i zorientowałam się dopiero w jakimś czasie, bo ona ogólnie była z mentolem i ona zawsze trochę szczypała i miałam takie, a dobra, dobra. I od tego czasu właśnie teraz cokolwiek nie nakładam na skórę, to mnie tak trochę szczypie, że nawet jak nałożyłam teraz ten podkład, to tak czuję takie delikatne szczypanie i mam bardzo suchą skórę, więc jakby też ten podkład nie będzie wyglądał super na niej. Czy uważam, że to jest najlepsza metoda nakładania podkładu? Nie. Ale czy uważam, że to jest dobra metoda nakładania podkładu? Tak. Dlatego, że jakby wygląda to w miarę naturalnie. Jak patrzę z bliska, to nie widać żadnych smug. Ja znam się, ile z Was w ogóle nadal używa palców do nakładania podkładu, więc napiszcie w komentarzu, czy w ogóle są jeszcze takie osoby, czy już wszyscy się przerzucili na Beauty Blender albo pędzę. I przez to, że nie pokazywałam w tych starych filmach, jak nakładam podkład i korektor, to jakby jeszcze nie będę korzystać z tego filmu, ale mam dla Was smaczek właśnie sprzed 10 lat i potem będę szła tym tutorialem, który nagrałam. Więc to mamy krok numer jeden za sobą, czyli podkład. Jeżeli chodzi o tą formulację, no to ja bardzo lubię ten Healthy Mix. I on teraz kosztuje w ogóle 32 zł mniej więcej, więc to też jest taki bardzo affordable podkład. Okej, jakby 30 zł jest spoko. Mogę chyba przejść do korektora. I tutaj, jeżeli chodzi o korektor, używałam w zasadzie dwóch produktów. I jednym z tych korektorów był taki bardzo drogi korektor z Make Up For Ever. On się nazywał chyba... Nie pamiętam jak, cover coś tam może, ale może też wymyślam. Ale używałam też korektora NYX HD, bo on był wtedy taką nowością i to był jeden z takich pierwszych produktów, które były, wiecie, takie trochę bardziej zmielone i wtedy te wszystkie bardziej zmielone produkty nazywało się HD. W ogóle to jest takie śmieszne, jak ja o tym teraz mówię, bo teraz każdy produkt jest taki HD, drobno zmielony, ale już nikt tego tak nie nazywa, bo wiocha. I uj, chyba mam za ciemny kolor. Chyba sobie zam... O, Jesus. Ja najpierw zobaczę, czy on działa. Tutaj na... O! To może... Ej, chyba to nie jest tak źle, chyba że on się trochę ściemni. Czy ja jestem jakaś dziwna? Czy to wygląda na o wiele ciemniejsze i bardziej takie różowe, a to wygląda ok?
Dobra, rozetrę to, zanim może zmieni kolor. Dobra, nie wiem, co to za magia, ale naprawdę to wygląda inaczej, jak ja to nałożę na twarz, a inaczej, jak to nałożyłam na rękę. Nie zmienia to faktu, że jest to za ciemny korektor i boję się go nałożyć pod oczy. I chyba zrobię tak, taką starą, dobrą metodą. To jest taka moja zasada od 10 lat ogólnie. Jakby, jak nie mam korektora, to zawsze używam więcej podkładu. I kiedyś były jakieś takie teorie typu, o, podkład nie jest dobry na skóry pod oczami. Czy te osoby, które to mówiły, miały jakieś takie potwierdzenie tego? Nie. Więc dopóki ktoś mi nie potwierdzi, że coś jest nie tak, to ja tego używam, jeżeli nie widzę negatywnych skutków na mojej skórze. No, nie działa to jakoś super, super. Wiadomo, że ten korektor jest lepszy w przykrywaniu niedoskonałości, ale po prostu bałam się go dać pod oczy, bo on mimo wszystko jest taki troszeczkę ciemnawy. Teraz, jak go chcecie kupić, to uwaga, on jest droższy niż podkład, bo on kosztuje około 40 zł. Ale jest to naprawdę dobry korektor. Wszystko wygląda spójnie, wszystko wygląda w miarę ładnie, no i uratowałam sytuację mimo wszystko tym podkładem pod okiem. I teraz zastanawiam się, czy to już jest moment na przejście do filmu, więc uwaga, uwaga, oto Aga Grzelak, 2014 rok. Makijaż na Sylwestra, błyszczące smokey eye. I miałam wtedy jeszcze ciemne włosy, jak widzicie, i jakąś taką dziwnie okrągłą twarz. Nie wiem, jak to się stało, ale moja twarz się trochę zmieniła, ale chciałam wam jeszcze pokazać jedną rzecz. Oprócz tego, że przyniosłam stare kosmetyki, to spójrzcie tylko proszę na chwilę na romantyczny makijaż na walentynki. I nie wiem, czy poznajecie ten oto naszyjnik. Uwierzcie lub nie, ale to jest ten sam naszyjnik sprzed 10 lat. Tak, ja go nadal mam, nie wiem, jak to się stało, ale po prostu bardzo go lubię, więc wracając do makijażu sylwestrowego. Dobra, lecimy, Aga. Nałożyłam już podkład i puder. Nałożyłam już podkład, korektor i puder. Dobra, czyli jeszcze puder. O, wtedy nie było konturowane na mokro i nie było różu na... Help me! Ej, serio, w jednej sekundzie zrobiło mi się tak gorąco, że zapociłam cały ten sweter. Nie wiedziałam, że jest to możliwe. Okej, dobra, dobra, spokojnie. Jeżeli chodzi o pudry, to tutaj miałam jednego faworyta. Jakby to był numer jeden, Kryolan Anti-Shine Powder. I to był właśnie też taki pierwszy, jakby bardziej pro puder. W ogóle teraz jak na niego patrzę, mam takie, serio? Tak? To był święty graal? Ale był. I to jest w ogóle drogi puder. I w ogóle jak na tamte czasy, to był taki puder na zasadzie, musisz być profesjonalistą i zarabiać kupę pieniędzy, bo on kosztuje 130 zł, około. I wtedy kosztował podobnie, on kosztował chyba około 100 zł, z tego co mi się wydaje, więc to naprawdę były duże pieniądze. I to jest puder ryżowy, więc to też było takie z zagranicy. Ja go nakładałam chyba puszkiem, chyba zawsze nakładałam puszkiem, bo wtedy się go nakłada więcej i się go jakby tak prasowuje na twarz. Więc użyję puszka, ale tutaj użyję takiego puszka, którego używałam kiedyś, czyli puszka okrągłego. Nabieram sobie tego pudru i ja go nawalałam dużo. Wtedy właśnie pamiętam, że nakładałam tak na maksa tutaj i na policzki, jakby... No sobie zobaczcie, jak ładnie matowi, może to jest nadal taki fajny puder, tylko przez to, że znowu mam chude beauty i tak dalej, to przestałam na niego zwracać uwagę. Może się powinnam z nim polubić. Bardzo mocno matowy, więc to jest jakby główne zadanie tego pudru, ale jak widzicie, ono też zostawia białe ślady. W sensie ten puder nie jest taki właśnie HD, jak teraz pudry, które mamy. Ja wtedy, nie zrobiłam czegoś i pamiętam, że to robiłam. Nie chcę tego robić. Ale wiecie, co robiłam? Brałam podkład i razem jakby przy okazji nakładałam na twarz, nakładałam sobie na powieki i... Jeszcze wam pokażę jedną rzecz, bo to jest jeszcze, no może nie najgorsze, nie? Jak ten podkład jest taki trochę, wiecie, nawilżający, taki trochę z witaminami, no może jest spoczko. Więc jak już sobie nałożyłam ten podkład na oczy, to brałam znowu puszek z pudrem i naprawdę zapudrowywałam sobie powieki. Teraz już tego nie robię i dla mnie to jest głupie, ale wtedy to robiłam dlatego, żeby właśnie utrwalić sobie to wszystko. Teraz jak już mam to gdzieś tam na twarzy i widzę te białe okruchy, to wezmę sobie pędzelek puchaty, te okruchy sobie zmiotę, żeby właśnie nie było, wiecie, tych białych jakby śladów. Mam taką samą skórę, jak miałam te 10 lat temu na tych filmach. Na zasadzie patrzę na to i oprócz tego, że ten film jest super jasny i mega prześwietlony, to jakby po prostu miałam totalnie matową skórę. Nałożyłam już podkład i puder i zaczęłam wypełniać tą brew. O, już nawet jedną brew zrobiłam, okej, dobra. Kredką po prostu wypełniam sobie przestrzenie między włosami, tak żeby robić takie drobne ruchy. I po prostu wypełniam tak jak zwykle, tylko troszeczkę mocniej. Czyli wtedy zdecydowanie posługiwało się kredką do brwi, ale pamiętam też, że używałam cieni. Jakby to było takie w miarę wymienne, ale nie pamiętam jakich cieni. Natomiast, jeżeli chodzi o kredkę do brwi, to mamy tutaj Bombę z Catrice. I Bombę z Catrice kosztuje około 12 zł, więc jakby porównując do poprzednich kosmetyków, to jest tanioszka. I pamiętam, że bardzo mi się podobała ta kredka. Ten sam kolor udało mi się zdobyć, to jest Brown... Kocham, jak oni wymyślały takie nazwy, uwaga. Brown Eyed Peace. Jakby, serio? Ja lubię kreatywne nazwy, ale to jest taki cringe, jakby nie wiem, o co chodzi, no ale dobra. I teraz tak, po prostu wypełniam...
Kiedy ja sobie to zrobiłam? Co ja zrobiłam? Czym ja dotknęłam sobie twarz? Ja proszę o replay tutaj, uwaga, jak ja to zrobiłam. Wow. A, nie widzę, co pokazuję. Dobrze, że na siebie spojrzałam i nie robiłam całego filmu potem z tym. Brawo, Aga. Jak widzieliście, wypełniałam je tak po prostu. Nie rysowałam żadnych włosków, ani nic takiego. Więc ja chyba sobie po prostu będę lecieć po moim kształcie. Tutaj popatrzę jeszcze. Ale ja byłam przymulona. I te brwi zresztą są zdziwione, naprawdę. One są takie, że ja takie mocno chyba tutaj regulowałam. Tak wiecie, na dole. I one przez to były takie podniesione i były takie mega zdziwione. Takie miałam. Widzę, że tutaj nie ma żadnej jakby konkretnej taktyki na brwi, ale zobaczcie tylko, serio, spójrzcie na te fronty brwi. One są takie okrągłe. To jest takie, wiecie, jak się śmieją ludzie, że jest taki plemnik, to jest to. I jest to dla mnie zabawne. Jakby mnie to śmieszy osobiście, nie wiem, czy was też. No więc ja sobie tutaj tak wypełnię tą brew. Na pewno będzie trochę ciemniejsza niż te kredki, których używam teraz. Staram się zrobić taki okrągły, ale nie wiem, czy mi się uda. Nie, tam był bardziej okrągły. Teraz jak nie jestem przyzwyczajona, to aż on taki, okej, please stop. Ja chyba sobie też właśnie używałam tej szczoteczki, żeby to, wiecie, wyrysować. Dobra, no i drugą brew robię tak samo, bez żadnej jakiejś finezji oprócz tego okrągłego frontu. Bo wtedy nie było żadnych markerów, wchodziły chyba pomady, ale pomady były takie zbyt intensywne, pamiętam. Więc najczęściej używało się rzeczywiście kredki albo cienia. Dobra, najpierw jest okej, no jest okrągłe, jest okrągłe. Jest ten front taki, jest brew wypełniona w miarę równo. O, jestem, o, waterproof, to znaczy, że ona jest wodoodporna i jest pewnie trwała, więc za 12 zł wodoodporna kredka do brwi, wydaje mi się, że spoko. Rysuje całkiem nieźle, no, trzeba trochę się przyłożyć, bo nie ma aż takiego mocnego napigmentowania, ale jest okej. Okay. Więc mogę przejść dalej. Co dalej, Aga? Standardowo użyję bronzera Bicora, żeby wymodrować swój twarz. Jeżeli chodzi o ten bronzer, to był jedyny bronzer, jakiego używałam. To był święty graal wszystkich makijażystek tamtych czasów, w sensie sprzed 10 lat. Ziemia Egiptu Bicora i to było to, czego używałyście do konturowania, jako bronzera, jako czasami cień do oczu, jakby to było, to był święty gran. Jak ja patrzyłam na moje stare filmy, to wtedy mi się przypominało, jak straszna ta ziemia Egiptu była. Ja teraz mam jakby nową wersję, w sensie, uwierzcie lub nie, ale specjalnie do tego filmu kupiłam ziemię Egiptu z Bicora, która kosztuje około 180 zł, więc wydałam te pieniądze tylko po to, żeby sprawdzić, jak ona teraz wygląda, czy nadal jest taka straszna. Ona wtedy była straszna, jakby spójrzcie na ten kolor, taki ceglasty, pomarańczowy, on nie był dobry dla każdego, tak naprawdę był dobry dla małej ilości osób, ale wtedy wszyscy używali go nagminnie. Niby ogólnie to jest całkiem fajny produkt, bo jest napisane, że ma kwas hialuronowy, ma witaminy A i E, ma masło shea, olej z jojoby i ma jeszcze masło z orzeszków ziemnych, więc ogólnie ma fajne bardzo składniki dla skóry i mam nadzieję, że jakimś dziwnym trafem on ma teraz inny kolor. O! Ej, chyba to jest. Chyba to jest inne opakowanie. Niech ja spojrzę. Chyba inne. A może nie? Jakoś tak pokazałam nie za konkretnie, więc uwaga, jakby zróbmy to razem. Przyciskam. Otwieram. Wydaje mi się niestety, że jakby to jest dokładnie ten sam kolor. Przy czym jest go mniej. Widać, że on jest na płasko, a pamiętam, że tamten był taki z górką. To nawet pamiętam, jakby to był tak produkt często używany przeze mnie, że ja jakby, wiecie, na pamięć wiem, jak on wyglądał. Ten, tutaj jak sobie go tak obrócę, on jest zupełnie płaski. Myśleliście, że mnie oszukacie? Za takie pieniądze? Nie! Dobra, zmienili formulację. Halo, 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 policja, zmienili formulację. Na pewno jest mniej błyszczący. Teraz to jest po prostu tylko brzydki kolor. Już nie ma takiego błysku strasznego. On jest taki delikatnie perłowy, więc zobaczmy, jak on będzie wyglądał na mojej twarzy. Ale najpierw posłuchajmy, jak go użyć. Użyję bronzera Bicora, żeby wymodrować sobie twarz. Tutaj Jakby co, to zawsze się uderzałam rzeczami i rozwalałam rzeczy, ale tu byłam jakaś taka, na początku w ogóle 10 lat temu ja byłam taka zamulona, w sensie, że mówiłam tak coś tam się uderzyłam i tak jakby, co? Dobra, nieważne, co dalej, Aga? Żuchwę brodę od dołu. Na wieczór możecie używać mocniejszego bronzera, możecie mocniej modelować twarz. Czy my widzimy, jak nisko ja nakładam ten bronzer? Dobra, to będzie zabawne, jakby to... Ja już czuję się bardzo niekomfortowo. Boję, serio, zobaczcie ten kolor. O, panie. I jakby ja nałożyła teraz bronzer tu, a widziałam dokładnie w filmie, że go nakładałam tu. W sensie nakładałam go mniej więcej na linii, jak mi się zaczyna dopiero ucho, więc muszę... Czemu ja go nakładałam tak nisko?
Muszę stosować jakieś techniki oddechowe, jak kobiety rodzą, naprawdę. Nie wiem, czy to pomaga, ale to w filmie widziałam kiedyś. No w każdym razie... Ja nie wiem, czy na żywo, znaczy jakby, czy w kamerze to wyglądasz tak źle, ale na żywo jak na siebie patrzę, no to naprawdę to jest cień taki karmelowy, ciepły karmel, jeszcze nałożony tak mega nisko i się zastanawiam, co ja robię ze swoim życiem, albo co robiłam wtedy. I już widzę po swoich ruchach, że ja chcę go przemycić wyżej, ale nie mogę tego zrobić i po prostu muszę go rozetrzyć tu. Postaram się zrobić to mniej więcej równo, żeby po dwóch stronach, ale serio, jak teraz patrzę na to, jak nisko to schodzi tutaj, też po prostu, nie wiem, to jest takie dziwne dla mnie. No załóżmy, że to jest to. I teraz nakładam ten bronzer, jak widzicie, pod całą żuchwą. Widziałam, że przejeżdżałam, tak po prostu jechałam naokoło. W zasadzie teraz robię bardzo podobnie, bo jakby nic się nie zmieniło ze stanem mojej drugiej brody. Jakoś tak cały czas czuję, że muszę coś poprawiać, bo mi się tak nie podoba ten make-up i to, co tutaj jest z tym bronzerem. Nie wiem, czy ktoś z was w ogóle słyszał o tej ziemi Egiptu? I jakby, czy wiecie, ktoś ją używa na przykład nadal? Ja się zastanawiam, czemu ona nadal jest taka droga. Czy ludzie ją nadal kupują? Albo może właśnie kosztuje dlatego tak dużo, bo nikt jej nie kupuje. Uważam, że ta ziemia Egiptu nadal jest zła. Kolor jest już lepszy, w sensie takim, że już nie jest taka błyszcząca, ale mimo wszystko to jest mega ciepłe. Mega takie żółto-pomarańczowe. W kamerze widzę, że to wygląda trochę inaczej, więc jakby tym się nie sugerujcie, uwierzcie mi na słowo. Nie kupujcie jej. Co jest kolejnym krokiem? Teraz róż, wybiorę taki cieplejszy. Powiem wam tak, tej palety już nie mam, bo jak widzicie, jest to zlepek jakichś randomowych, pojedynczych róży i cieni w zasadzie. Pamiętam, że wtedy Inglot właśnie jako pierwszy miał takie pojedyncze case'y, gdzie można było wkładać, jakby układać sobie swoją własną paletę, ale ten róż, na który ja wskazuję i którego używam, wyobraźcie sobie co? Mam go. I nawet ostatnio przy przeprowadzce się zastanawiałam, czy go wyrzucić, ale miałam takie, to jest mój ulubiony, taki brzoskwiniowy róż, który mam od 10 lat, więc na pewno jest przeterminowany, ale wiecie co? Nie obchodzi mnie to. Zobaczę, czy to ma datę przydatności, zanim wam pokażę jeszcze, jak to wygląda. Sculpting Blush numer 22, ale nie ma daty przydatności albo jest pod naklejką. W każdym razie, tada! Widać po nim ślady czasu, w sensie, że został biedny, parę razy dźgnięty, parę razy podrapany, ale on przeżył. Nadal ma ten sam jakby brzoskwiniowy, taki piękny vibe. Może nie wygląda, że to jest ten sam, ale uwierzcie mi, że to jest ten sam, po prostu tamten film jest bardzo przepalony. Chciałam tylko powiedzieć, że przeszliśmy dalej do różu, nie konturując nosa. 10 lat temu konturowanie nosa jakby to było coś, co nie istniało, więc przechodzimy do różu. O, ja to nakładam bardzo jakby blisko, ja to zaczęłam nakładać tu i jakby szłam po prostu wzdłuż tego, czyli wszystko było niżej i jakby bliżej środka twarzy. Wezmę ten róż i sobie tu... O! Czemu te produkty stare tak się bardzo nabierają? Już dawno go nie używałam, okej? Okay? Jakby to mnie po prostu zaskakuje. Co on jest taki... Nie wiem czemu tak się dzieje, ale no, zrobiłam sobie taką plamę, że aż nie wiem co powiedzieć, muszę to jakoś... rozetrzeć. Czy ten róż właśnie mi mówi, Aga, ja już dawno umarłem. Jakby bardzo możliwe, że ten róż już nie jest taki dobry jak kiedyś. I bardzo możliwe, że na przykład po tym filmie to będzie jego moment. Serio, on jest tak straszny, jakby... On się nierówno rozkłada i jakby robi plamy. Po prostu robi plamy. Nie podoba mi się to w ogóle. Pozostałością tego, co mam na pędzelku, miotaję sobie twarz dookoła, żeby nadać tego koloru wszędzie. Wezmę jakby taką właśnie reszteczkę i ja sobie tak omiotłam twarz naokoło tutaj. Jakoś w ogóle mam wrażenie, że mam teraz plamy na twarzy. Tak jakby nie, na pewno nie mam alergii. Na pewno nie jest już aż tak stary, że wywołuje mi jakieś takie plamy alergiczne. Jezu, jak jest skończę ten make-up jeszcze z kolejną alergią albo z kolejną jakąś wysypką. To jest po prostu dla was Aga Grzelak. Ale z drugiej strony, słuchajcie, no teraz już wiecie, co się stanie, jak się używa na przykład różu, który ma 10 lat po terminie. No jestem pewna, że mogą mnie oglądać osoby, które są w wieku tego różu. Jakby jest chyba to już twój czas, little buddy. Dobra, zostawię to w ten sposób, więc odłożę go na bok, żebym go przypadkiem nie schowała z powrotem do szuflady i lecę dalej. Jeżeli chodzi o rozświetlacz, to tutaj widzę, że używam rozświetlacza z takiej jak gdyby palety Kriolanu, więc ja już tego nie mam i nawet nie wiem, czy to jest jeszcze dostępne, ten sam kolor, ale w innych filmach w tym samym okresie używałam też jeszcze jednego rozświetlacza, który właśnie był taki naprzemienny z tym, Revlon Photo Ready Sun Lights. I tutaj też znowu musiałam
kupić cały ten produkt tylko pod ten film. On kosztował około 50 zł. Więc tak, używałam takiego rozświetlacza i uwaga, to jest płynny rozświetlacz, a nie w pudrze. Ten właśnie też był bardzo taki popularny. Wygląda on tak, taki jakby trochę cielisto-różowawy. Tylko problem jest taki, że sobie zapudrywałam te... O, naprawdę tego używałam? On jest ciemny. On wygląda jak róż. Dobra, zobaczę, czy ja go użyję, w sensie, czy dam radę go użyć na policzek. Właśnie, gdzie ja go używam? Rozprowadzę go sobie tutaj małym pędzelkiem na szczytach kości policzkowych. Bardzo szeroko go nałożyłam, w sensie, tak wiecie, odtąd, tak znowu tak lololo. No on jest jakby trochę ciemny, ale to jest dokładnie ten sam produkt, którego używałam. I albo mi się wydaje, albo on daje taki błysk, jak teraz normalnie podkładę. Natomiast nie zmienia to faktu, że bardzo ładnie mi się ten kolor miesza z moim różem, który mam pod spodem. I teraz mam takie healthy glow, więc użyję sobie trochę tego i potem użyję jeszcze trochę takiego właśnie cienia, który będzie w podobnym kolorze jak właśnie ten rozświetlacz, ten złoty. Tutaj jak widzicie mamy taki, no, przyciemnia mimo wszystko, więc na razie to zostawię tak, bo nie daje to jakiegoś takiego super efektu jak powinno i poszukam jakiegoś cienia. Tutaj mamy ten cień i on jest jak widzicie właśnie trochę ciemniejszy, ale taki bardzo złoty w kolorze i przejadę sobie tutaj... A, właśnie wtedy tak szeroko to rozkładałam, tak dosyć konkretnie, tak odtąd. No i jest dokładnie ten sam, więc jakby nie mogę mówić, że ten jest taki, że tego używała, no bo to jest zupełnie inny, ale jakby wiecie, no zgrywa się ładnie z tym takim koralowym różem i z tym super ciepłym bronzerem. Ten sam rozświetlacz nałożę sobie na całą górną powiekę, aż pod samą brew. I używam tego samego pędzelka, bo czemu nie? Aj, przypomniało mi się, przypomniało mi się, że miałam zapudrowaną powiekę. Ten rozświetlacz prawie w ogóle się nie trzyma. Jakby widzicie to, nie? Że on po prostu jakby w ogóle go prawie nie ma. Serio, bo ta powieka jest po prostu tak sucha, że jak przejeżdżam po niej palcem, to jest tak jakby jak na przykład macie chleb prosto z piekarni i jakbyście po nim przejechali. On jest cały w mące. To tak się czuła moja powieka. No, powiem wam, że zastanawiam się, jak finalnie wyjdzie ten make-up, bo może wyjść różnie. Jeżeli chcecie, żeby coś mocniej sobie zabłyszczało, to wtedy możecie nabrać na palec. Ale pro tip, Aga, możecie sobie nabrać na palec, więc ja sobie nabieram na palec i daję w wewnętrznym kąciku oka. Tylko teraz mam trochę dłuższe paznokcie niż wtedy miałam i jest mi trochę trudniej, ale mimo wszystko coś tam dam radę. I teraz przechodzimy do sedna. Słuchajcie, przechodzimy... No tu sobie pozamykam. Przechodzimy do cieni. To, czego używałam zawsze, to była paleta Naked 2. Wyglądała ona w ten sposób. Próbowałam zdobyć tą paletę. Uwierzcie mi, że próbowałam, ale nie dało się zdobyć Naked 2, więc mam jej następczynię Naked 3. I ona wyszła chyba rok albo dwa lata po tamtej, czyli to i tak jest jakiś 2015-2016 rok, więc umówmy się, że i tak to jest całkiem stara paleta. Ona jest bardziej w takich odcieniach, jak widzicie, różo, fioleto, że wszystko jest takie troszkę bardziej różowawo-fioletowawe. Więc po prostu wezmę tą paletę, no bo to jest jakby, to był hit. Wszyscy je mieli. Wszyscy. Więc teraz zobaczmy, jakie tam mam cienie i czy uda mi się to odtworzyć. On jest bardziej neutralny, więc lepiej nam będzie... To jakiego użyłam? Cienia Butico Naked 2. To jest cień, który był taki mniej żółty, ale nadal bardzo świetlisty. Ja po prostu będę używała odpowiedników w tej palecie. Czyli po prostu będę używała tej palety, wydał trochę inne kolory, ale jest to dla mnie obojętne, bo chcę użyć jakby tej samej firmy i prawie tej samej palety. To, co zauważyłam, to to, że na pewno zmienił się pędzelek. I może nawet się okazać, że to będzie fajny pędzelek. Chyba wezmę ten cień Dust, bo on jest właśnie taki błyszczący, ale nie złoty. On jest bardziej neutralny, więc lepiej nam będzie pasował do paznokci. Możecie sobie zobaczyć. Czyli po prostu wziąłam sobie taki dosyć duży pędzelek i nakładam chyba ten cień jakby tak potem znowu na to dalej. Ogólnie widzicie, tutaj się będzie dosyć dużo błyszczało, ale teraz rzeczywiście zmienia się trochę odcień i już zamiast tego złotego mamy taki właśnie bardziej, można powiedzieć, perłowo-różowawy. No, szczerze nie robiłabym teraz tak make-upu jakby, ale zobaczmy finalny efekt. Dajmy mi szansę. W neutralnym odcieniu pod brew więcej i tutaj w wewnętrznym kąciku oka i to samo zrobię na drugim oku. Jeżeli chodzi o smokey eye, to smokey eye nie musi być czarne, nie musi być szarne. Jak to, Aga? Nie musi być czarne smokey eye? Dzisiaj robimy smokey eye, który będzie błyszczący na Sylwestra i będzie pasował do paznokci. Tutaj kredką jadę blisko linii rzęs. Jeżeli chodzi o kredkę, ja tutaj trochę zmienię
akcję, bo ja dobrze pamiętam, tej kredki używałam przy każdym make-upie i już Wam pokazuję, jak wygląda, bo mam ją nadal oryginalną, pewnie też znowu jakąś tak sprzed 6 lat i dlatego wygląda ona w ten sposób. Brązowa kredka z H&M-u, to była jedyna kredka, której kiedyś używałam tak na co dzień, bo tutaj był jakby fancy sylwestrowy make-up, więc to trochę co innego, ale jeżeli chodzi o codzienny make-up, to ta brązowa kredka to był mój znowu gral i serio, skupcie się na tym, że chyba nigdy nie widzieliście, żeby jakaś moja kredka do oczu była tak zjechana, bo ona jest po prostu taka stara. Więc tutaj lecimy zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Trzeba ją wcisnąć między rzęsy, żeby nie było żadnych prześwitów. Czyli innymi słowy, robię grubą na zewnątrz, cienką w środku i jakby ona potem będzie do rozcierania. Ale mam dziwnie suchą skórę przez ten puder. Ta skóra jest taka właśnie jakby mączysta, można powiedzieć. Sobie zrobię tą kreskę taką właśnie, jak powiedziałam, niedbałą. Ona nie musi być równa, bo będzie rozcierana. Więc tutaj sobie wyjeżdżam tak wyżej i jakoś właśnie gdzieś od tego momentu przestałam i zrobiłam jakby tą kreskę tutaj od wewnątrz. Tutaj sobie zacznę też stąd. O! Dobra, wyjechałam. Trudno. Dobra, no załóżmy, że jest spoko. I widzicie, ona jest taka brązowa, czarna jakby. I pod spodem tak samo. Dobra, czyli na zewnątrz sobie jadę. I nie dochodzę do końca. O wow, jak ja dawno nie miałam ciemnej kredki w ogóle tak na oku, żeby mieć jeszcze na całym oku. I chyba wydaje mi się, że jest mniej więcej to samo. W ogóle ta kredka jakby nie zasycha, więc ona jest bardzo dobra do rozcierania. I zobaczmy, co będzie dalej. Wystarczy wziąć taki dosyć sztywny pędzelek, żeby można było nim coś rozetrzeć. Wezmę sobie tak. Ja wezmę czarny cień, taki zupełnie czarny, bez żadnych drobinek. Czy w tej palecie jest czarny cień? Nie, niestety nie ma. Ale powiedziałam... Halo! Policja! To poleciało tak daleko, nawet nie wiem, co tam poleciało. Muszę zobaczyć, czy cienie są. Okej, cienie są w porządku. To będzie po prostu inne smoky eye i to się nazywa Dark Heart. Podejrzewam, że efekt będzie bardzo podobny, bo jakby to jest ciemny cień tak czy siak. I jakby rozcieram sobie po całości. Bo tak jak mówiłam, robimy smoky eye na Sylwestra. Próbuję rozetrzeć, jednocześnie właśnie przesuwając ten cień ku górze, żeby tak go rozmyć, jak widzicie, żeby on się po prostu robił coraz bardziej taki przydymiony. W ogóle jestem w szoku, powiem Wam, bo naprawdę kiedyś przy okazji jakby robienia tego make-upu i tego tutorialu, ja przekazywałam bardzo dużo jakby takiej dodatkowej wiedzy, tylko ja mam wrażenie, że teraz się podchodzi do make-upu trochę inaczej i po prostu już ludzie naprawdę mają w dupie, czy zrobią ciepły odcień, czy chłodny odcień, czy sobie dadzą kreskę grubiej, czy bliżej, jak mają blisko osadzone oczy, daleko osadzone oczy i tak dalej, że już naprawdę dawno nie słyszałam, żeby ktoś mówił w ogóle o jakichś zasadach w make-upie, żeby ktoś mówił, co i jak powinno być robione. A, dobra, załóżmy, że wyglądam podobnie. Żeby przydymić całość, dodam trochę od tego szarego cienia pistol. Szary cień pistol. Czyli teraz z tego bym wybrała taki błyszczący, najbardziej szary cień i wydaje mi się, że to jest ten, tylko on się tutaj nazywa Liar. Więc użyję sobie tego i gdzie ja go nałożę? Będę nim rozmazywać tą zewnętrzną linię. Kocham ten typ makijażu, to jest niesamowite, bo kiedyś nakładało się tutaj ciemniej, no i właśnie zawsze tu było błyszczące, zawsze pod brwią, jakby to było jedno i to samo. I właśnie jeszcze daję tutaj tak załamanie, także było tak, wiecie. 2014! I śmieszne jest to, że tym samym pędzelkiem, takim całkiem dużym, rozmywałam sobie tutaj. Jest tak po prostu dziwnie, tak nudno, aż po prostu mam takie, no czy mogę dołożyć tu coś ciekawego? Pomieszam z sobą te dwa fioleto-niebieskie cienie. Ta paleta, słuchajcie, opowiem Wam o niej, bo to jest paleta, którą robiłam sama z pigmentów sypkich i nawet to był mój pierwszy film na kanale Beauty, jak prasować swoje własne cienie. To był 2013 albo 2012 nawet i oczywiście nie mam jakby już tych cieni, więc coś tutaj wykombinuję. I teraz nakładam to właśnie tutaj w te puste miejsce. Nakładam go takim małym, płaskim pędzelkiem. Wydaje mi się, że nawet może być ten jakby druga strona tego pędzelka. I pomieszam sobie ten cień Soul z muślinowej palety i tu jest jedwab. Nakładam tu i tak... O? Chyba te drobinki mi wszystkie opadły na policzek. Ale coś tam się niby błyszczy, ale Może nałożę to trochę palcem, bo jednak za dużo tego Soul się pojawiło i potrzebuję więcej błysku. Mi likes it. Udało mi się uzyskać w miarę podobny kolor, więc jestem z siebie dumna ogólnie. I teraz właśnie jadę z tym takim trochę niebieskawym fioletem, takim matowym i teraz daję na to jedwab.
Ja dodam takich bardzo delikatnych, srebrnych drobinek. To nie jest brokat, natomiast to rzeczywiście będzie pobłyskiwało w stylu właśnie brokatowego czegoś. No, mi się wydaje, że akurat tutaj ja mam chyba bardziej błyszczący cień niż miałam jakby na tamtym filmie, więc wydaje mi się, że tutaj już nie potrzebuję za bardzo jakichś drobinek dodatkowych. I teraz, żeby ten brokat czy drobinki trzymał się lepiej, to warto sobie zafiksować się. Ale miałam fikser. Jak spray do tych, do włosów. Nie było takich fikserów, wiecie, ogólnodostępnych, tylko właśnie był ten z Krylanu. Taki lakier. Teraz oczywiście wystarczy już podkręcić rzęsy zalotką. Jak chcecie, możecie dokleić sztuczne. Biorę sobie zalotkę, bo pamiętam, że kiedyś, umówmy się, nie było laminacji rzęs. Nie było czegoś takiego, więc jedyne, co sprawiało, że moje rzęsy nie opadały w dół, to była zalotka. I ja pamiętam, że używałam jej codziennie, dzień w dzień, zawsze. Mam w tym naprawdę dużą wprawę, słuchajcie, bo robiłam to latami. Jeżeli chodzi o tusz do rzęs, to ja pamiętam, że 10 lat temu jedynym tuszem, jaki używałam, w ogóle jedyna firma tuszy, którą używałam, to było, uwaga, uwaga, Maybelline. I ja używałam najczęściej dwóch tuszy. Jeden to, uwaga, Falsies. I ten tusz kosztuje teraz 40 zł. I ja pamiętam, że jak ja go używałam, on kosztował około 26-27, ale drugim jeszcze tuszem, którego używałam, to tusz Colossal. I on właśnie był w takim żółtym opakowaniu. To był taki super tusz. Pamiętam, że wtedy go promowali mega, że on tak pogrubia i tak dalej. No i naprawdę był bardzo fajny. Ja go używałam codziennie właśnie albo tego, ale tego częściej mimo wszystko. Falsies. Bo jakby on miał sprawić, że wasze rzęsy będą jak sztuczne. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało na oku. No, powiem wam, że jak już się przyzwyczaiłam do takich tuszy do rzęs, takich, że na przykład mam takie swoje trzy ulubione, to jakby mam wrażenie, że ten tusz prawie nic nie robi. Mimo tego, że widzę jakby różnicę, ale po prostu on tak mało nakłada na te rzęsy, że ja mam wrażenie, że tu nic się nie dzieje. No więc niestety przy tym tuszu jestem zdecydowanie na nie, bo już mi się nudzi. Jakby ja już mam dosyć tego tuszu, ja już chcę przejść dalej, ja już chcę robić kolejne fajne rzeczy, już ogarnęłam ten krok i idę. Polecam nie wkręcać się za bardzo w pomadki, tylko po prostu maznać się błyszczykiem takim, który wam bardziej odpowiada. Tutaj nie użyłam żadnej pomadki, tylko bardziej nałożyłam się taki błyszczyk przez to, że to miała być impreza sylwestrowa i właśnie nie chciałam, żeby ta pomadka była zjedzona w trakcie imprezy, przynajmniej tak to jakby mówiłam, że moim zdaniem na imprezę nie warto malować ust, ale teraz już mamy inne pomadki. Ale uwierzcie lub nie, pomadką, której używałam nagminnie 10 lat temu, sama nie mogę w to uwierzyć, okej? Okay? Jakby sama nie mogę w to uwierzyć. Pomadka za 100 zł i najlepsze jest to, że to jest pomadka z firmy Bourjois. To nawet nie jest jakaś super pomadka, w sensie ona jest w formie kredki, jest jakaś mega nawilżająca i tak dalej, niby jest napisane Glossy Finish Lipstick i niby jest 10 godzin Comfort and Hydration, 15 SPF, Waterproof Color. Dla mnie to był po prostu taki kolorowy balsam. Nie wiem, czy kiedyś ona była tańsza, bo nie pamiętam jej ceny, ale wątpię, naprawdę wątpię, żebym ja zapłaciła 100 zł za balsam do ust kolorowy. W tamtych czasach, 10 lat temu. Nie, na pewno nie. Jest mi tak przykro, rip dla mojego portfela, że ja musiałam kupić tą pomadkę. Właśnie tą pomadkę stosowałam najczęściej, bo dawała właśnie taki bardzo naturalny i bardzo taki świeży wygląd ust. Patrzcie tylko na to, to jest jakby prawie z tego samego okresu i mamy taki lip stain albo błyszczyk delikatnie barwiący. Lip stain, błyszczyk delikatnie barwiący. 100 zł! Dobra, jak ja to maluję? Ja nakładam go za dużo, bo jednak głównie chciałabym, żeby... Jeszcze nie nakładam go za dużo. Jakby Aga, wydajesz tyle pieniędzy na produkt, to go nałóż ile wlezie, jakby żeby wszyscy widzieli. Głównie chciałabym, żeby tu była ta pomadka ochronna. I nałożyłam go jak balsam. Please give me! Nałożyłam tak, żeby go nie nałożyć za dużo, żeby nie było za dużo widać. Ja przepraszam, ale ja go nałożę więcej. Kiedyś nie obrysowywało się ust, nie powiększało się ust, tylko zachowywało się swój naturalny kształt. O, ale... jest taki kolor straszny, jeszcze mogę tego make-upu, nie! Chciałam jej użyć więcej, żeby, wiecie, żeby wykorzystać tą pomadkę, jaką kupiłam i tyle wydałam pieniędzy, ale wiecie, co mi się wydaje? Że oni zmienili formulację. Zobaczcie, jaka ona jest mocna. Nie wiem, co mam zrobić. Dobra, pomaluję sobie całe usta i zobaczę, jak bardzo źle to będzie wyglądało. Czy ja mogę użyć tego produktu, a potem powiedzieć, przepraszam bardzo, nie jestem zadowolona z waszego produktu. Proszę mi zwrócić pieniądze.
Nie, wiecie co? Jak gdyby I'm gonna own it. Ja po prostu będę w to szła. Tylko nie powiększę sobie ust, absolutnie. Nie zrobię tego tak jak zwykle. Tylko tak zachowam naturalną linię. Więc usta dopełniają jakby tego całego make-upu. I jak widzicie, nie zrobione było nic z nosem. Ani różu, ani rozświetlacza, ani bronzera. On jakby tak nie istniał. Usta są dopełnieniem tutaj żałoby mojej make-upowej w tym momencie. Ale gdyby był inny kolor, może bym to przeżyła. No i moja skóra jest strasznie sucha po tym pudrze. Jakby nie polecam w tych czasach. Mamy zdecydowanie lepsze pudry. To na pewno nie będą produkty, które będę używała. Jedyne co to Healthy Mix jakby zostaje tutaj na mojej półeczce, bo to jest produkt, który no jest naprawdę dobry nadal teraz w tej nowej wersji. Więc mam nadzieję, że podobało się Wam to porównanie. Pamiętajcie, że na tym kanale widzimy się w każdy piątek, a na kanale Vlog widzimy się w każdą środę. Dzięki piękne, do zobaczenia i pa, pa!